to jest 20 raz, kiedy przygotowuję młodzież do poloneza studniówkowego. W naszej szkole jest taka tradycja, że najpierw tańczymy tak zwany polonez pokazowy, w którym zawieramy figury, elementy, różne przejścia, takie ciekawe i charakterystyczne dla poloneza. Natomiast po oficjalnym otwarciu studniówki odbywa się polonez tak zwany ogólny, gdzie młodzież tańczy z partnerami, z którymi przychodzi na studniówkę. Sam polonez pokazowy to jest tańczony przez młodzież tylko i wyłącznie z naszej szkoły. No, z reguły wszystko nam się udaje, więc mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. Myślę, że największą trudnością jest dopasowanie wszystkiego w czasie, żebyśmy robili wszystko równo, bo same figury nie są jakieś skomplikowane, więc myślę, że to jest właśnie najtrudniejsze. Uważam, że no, jeżeli różne osoby się nie widzą, to ciężko jest wszystko dopasować tak, żeby w czasie to było zgrane, a tylko wtedy ma to szansę ładnie wyglądać. Problemem też może być to, że na studniówce nie będziemy słyszeli, jak nam pani podpowiada, kiedy mamy co zrobić. Także no... Jest to wszystko do ogarnięcia, ale musimy się mocno postarać. Myślę, że zgłosiły się osoby chętne, więc jakoś tak ten pogląd się zmienił pod tym względem, że to nie jest nic takiego dziwnego, że na przykład chłopcy tańczą, więc no myślę, że zmiana na dobre. Czyli nie ma osób, które podpierają ściany? Nie. Na pewno nie tutaj. Każdy, kto tu jest, jest tu no, z własnej nieprzymuszonej woli. A no, co do reszty osób, które będą na studniówce, myślę, że no... To się okaże, chociaż mam nadzieję, że wszyscy będą tańczyć. Studniówka w tym roku odbędzie się 20 stycznia w hotelu Arkas. No i mamy nadzieję, że będzie fajnie. Będzie około 300 osób i 45 nauczycieli. Czy wszyscy chcecie, czy po prostu ktoś z was podpiera ścianę? Czy nie ma takich przypadków? Nie sądzę. Nie wydaje mi się, żeby tu takie osoby były, a jak są, no to są zmuszone, żeby tańczyć. Ale raczej nie jesteście zmuszeni. Nie. Tylko ja go tu zmusiłam, żeby się pojawił, ale poza tym wszyscy dobrowolnie. Powiedzcie mi, jak ze strojami wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o studniówkę, no bo to jednak trzeba przygotowywać się z wyprzedzeniem. Dokładnie. Jest taki nasz mały wymóg, żeby do pokazowego polonyza wszystkie dziewczyny miały czarne sukienki. Raczej dłuższe, ale jest wymóg, żeby były czarne, no i panowie na ciemno. Większość dziewczyn będzie miała jakieś zielone, bordowe sukienki, ale na poloneza jest. Tego dałyśmy, żeby były czarne. Dobra, dziewczyny, a ty? No ja też będę miała czarną sukienkę. Na polonezie czy już na całej imprezie? I na polonezie i na pokazowym polonezie. Okay. Cała studniówka. No tak, ja nie będę miał ten sukienki, natomiast będę miał garnitur granatowy. W tym roku jest 6 klas maturalnych, bo to jest jeszcze rocznik, kiedy młodzież przyszła po szkole podstawowej, dlatego jest ich mniej. Natomiast tu w polonezie okazowym mamy 28 par. A w sumie na studniówce około będzie 180 par. Staram się zawsze dać im wybór, jeżeli chodzi o muzykę. Oczywiście był moment, kiedy pojawił się Pan Tadeusz, film Pan Tadeusz i tam ścieżka muzyczna, ale od jakiegoś czasu jest większy wybór, w związku z czym staramy się wybrać zawsze coś innego, żeby się ten Pan Tadeusz nam tak bardzo nie znudził. I akurat z poloneza pokazowego tańczymy do ścieżki z filmu, z serialu Czas Honoru, ale polonez ogólny będzie już do filmu Pan Tadeusz. Jednak jest młodzież też sentymentem bardzo ten utwór, więc pogodziliśmy jedno i drugie.